Druga niedziela lipca od 2005 roku, w drugą niedzielę lipca, zawsze o godzinie 15 w całej Europie wchodzimy do rzek, stawów, jezior, mórz w ramach dużej europejskiej akcji Big Jump. W tym roku serdecznie zapraszam na akcję Big Jump w Bielsku Białej, która odbędzie się na zielonej plaży miejskiej, tuż za Gemini Park. Tam spotykamy się oczywiście wcześniej, bo o godzinie 15 wszyscy razem wchodzimy do rzeki. Wchodzimy do rzeki w tym roku w Bielsku Białej, dlatego że chcemy też podkreślić, że rzeki są ważne kulturowo w naszej tradycji, a tym bardziej nasza rzeka, która rozdzielała i łączyła miasto Bielsko z Białą, a Bielsko-Biała stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, więc będziemy wchodzili także z urzędnikami miasta Bielska-Białej, będziemy wchodzili do rzeki w takiej intencji. Ale skąd w ogóle idea Big Jump? Pamiętajcie, że to jest angielskie słowo, więc nie wskakujemy do rzek. Wchodzimy do rzek w miejscach bezpiecznych, to jest bardzo istotne, tak żeby nie wydarzył się żaden wypadek. Rzeki mogą być niebezpieczne. Dlaczego wchodzimy do tych rzek od 2005 roku? Dlatego, że wtedy do życia została stworzona i weszła w życie europejskie prawo, czyli ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej, która mówi, jak mamy traktować nasze rzeki, jak byśmy chcieli, żeby one wyglądały w przyszłości. I od tego momentu promujemy czyste rzeki dla ludzi, dla zwierząt, dla przyrody. W ogóle rzeki są bardzo istotne, nie tylko ich koryta, ale całe brzegi, wszystko to, co jest związane z rzeką, musimy pamiętać, że ta woda, czysta woda jest istotna już u źródeł. I w zmieniającym się klimacie ma to ogromne znaczenie, dlatego że albo mamy suszę, albo mamy gwałtowne deszcze nawalne i wtedy zdrowa, żywa rzeka może nam pomóc, dlatego że powinniśmy dbać o lasy, o bagna, o tereny zalewowe. Rzeki to skomplikowany system wraz z terenami, które kiedyś były zalewowe. To pamiętajmy, 9 lipca w Bielsku Białej na zielonej plaży miejskiej wchodzimy o godzinie 15, punktualnie o 15 wchodzimy do rzeki z takim symbolicznym przesłaniem, żeby rzeki były dla ludzi, dla zwierząt, dla przyrody, a czysta woda jest nam potrzebna także ze względów ekonomicznych, zdrowotnych, wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam.